Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Wystarczą dwie przejażdżki klimatyzowanym samochodem, by rozłożyć na łopatki komentatora, pozbawić go głosu, jakby nie było narzędzia pracy. I taki gość ma komentować sport dla największych twardzieli na świecie. Będzie próbował. Zapraszamy. Ebud.pl, Stal Gorzów, Tauron, Włókniarz, Częstochowa. Ten mecz komentują dla Państwa Tomasz Bajerski, witam serdecznie. I Tomasz Dryła, przepraszam za stan gardła, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by skomentować mecz gorzowskiej Stali z częstochowskim Włókniarzem. Składy w obu drużyn zaczynamy oczywiście od gości. Raz Leon Madsen, 2 Maksym Drabik, 3 Kacper Woryna, 4 Jakub Miśkowiak, 5 Mikkel Mikkelsen, formacja młodzieżowa, 6, 7 Kajetan Kupiec, Kacper Halkiewicz i z numerem 8 w roli rezerwowego dzisiaj Franciszek Karczewski. Tak zdecydował i taki skład anonsował trener Lwów Lech Kędziora. Gospodarze 9 Szymon Woźniak, 10 Oskar Pfeiffer, 11 Martin Waculik, 12 Wiktor Jasiński, 13 Anders Thompson. Młodzieżowcy Oskar Paluch, 14 Mateusz Bartkowiak, 15 i z numerem 16 rezerwowy w ekipie trenera Stanisława Chomskiego Matias Polesta, Mikkelsen, Jasiński, Drabik, Thompson. Uwagi sędziego przekazywane przez kierownika startu do Maksa Drabika, który 14 ostatnich meczów także nie wygrał, nie zaczął od wygranej. Teraz staje nam w dobrym polu. Ależ mocno wyłamał furę Draboli, przemknął obok niego Anders Thompson. Jasiński jest z przodu. Pierwszy raz w historii może pokonać Mikkela w lidze. Thompson uprawia żużlowe szaleństwo. Drabik chce się w to pobawić. Mocno kontruje także Mikkelsen. Mikkelsen za Thompsonem. Co się stało? Teraz mocno szarpnęło. Targnęło jednego i drugiego. Absolutnie dziwaczny ten bieg. Ale na prowadzeniu cały czas Wiktor Jasiński, za nim Anders Thompson, trzeci Mikkel Mikkelsen zamyka stawkę, Maksym Drabik, być może klątwa tego toru coś jednak ma, słabe liczby, słabe statystyki Maksyma Drabika na Jancarzu, ale przewaga Jasińskiego i Thompsona nad dwójką częstochowian gigantyczna, zwyciężają gospodarze 5-1. Częstochowianie całkowicie nie radzą sobie na tym torze. Te motocykle aż im gasną. Na pewno tutaj panowie, którzy są w studiu, oni słyszą te motocykle z częstochowskich zawodników. One po prostu gasną. Tutaj widać, że dużo problemów mieli częstochowianie, jeżeli chodzi o ten pierwszy łuk. Ale też nie zwalałbym tej winy na tor, że coś jest z torem nie tak. Tor jest dobrze przygotowany. Poleweczkę mieliśmy po drugim biegu i ta polewaczka dosyć oficie polała ten twardy krawężnik i to było tym spowodowane, że zawodnicy troszeczkę gubili tą płynność jazdy. Tutaj widzimy jeszcze wyjście z krawężnika Thompsona, który w ogóle nie zwraca uwagi na Drabika, przeleciał koło niego. Tutaj widzimy, raz pociągnęło właśnie Mikkelsena, tutaj postawiło Thompsona znowu, więc trochę za dużo tej wody było polane. Szymon Woźniak czerwony, w żółtym Leon Madsen, Oskar Pfeiffer, kask niebieski i w białym Maksym Drabik, niepokonana w tym roku para gości z Częstochowy. Madsen, Drabik, drugie, czwarte, między nimi Pfeiffer, z pierwszego Woźniak. Kto strzeli najlepiej? Woźniak refleksowo, świetnie, ale myszkował, wężykował, dojazd dla Madsena. Drabik się ładuje, gdzie się wpakuje, zostaje. Oskar Pfeiffer jest przed nim, ależ poszedł Drabol z wyjścia. Jak to się stało, że zostawili mu aż tyle miejsca? Kłopoty Woźniaka i z tego szaleństwa robi się podwójne prowadzenie gości z Częstochowy. Leon Madsen załatwił to na dojeździe, a Max Drabik ciężką, tytaniczną pracą i wszystkimi możliwościami, które dali mu zawodnicy gorzowskiej Stali. Jak można odmienić spotkanie? Jak można obserwować w ciągu godziny dwa kompletnie inne zestawy zawodników? Szymon Woźniak jakby się przebudził, jakby się ogarnął, jakby wiedział, że jeszcze można chapsnąć Drabika w tym wyścigu, będzie problem. Madsen wygrywa 2 punkty, Drabik ostatecznie
drugie kolejne zwycięstwo podwójne gości z Częstochowy. Ten mecz robi się mówiłem, że zaraz się przełożą i będą częstochowianie jechać zdecydowanie lepiej. Świetny start Madsena, który tutaj pojechał dosyć szeroko, jeżeli chodzi o pierwszy łuk. I tutaj widzimy, szeroko wjechał Pfeiffer, tutaj jeszcze szerzej pojechał Woźniak, a po samym krawężniku Drabi, który był daleko z tyłu. Nie wiem, o co chodziło tutaj właśnie Oskarowi Pfeifferowi, że miał pretensje do Leona Madsena, ale tutaj przecież dużo miejsca zostawił. No, no i to jest właśnie pewnie. To jest właśnie ten błąd, tak? Tutaj Gorzowian, którzy odsunęli się od krawężnika, zrobili dużo miejsca dla Drabika, a Drabik właśnie wjeżdżając w te kolejnki, proszę o raz, drugi, tutaj zaraz go pociągnie, raz, właśnie teraz za chwilę drugi raz i wyskoczy przed Gorzowian, więc umiał wykorzystać te delikatne dziurki, czy kolej, bardziej kolejny podłużne. 38-34 przed arcyważnym wyścigiem 13. Ostatnim przed nominowanymi od krawężnika Oskar Pfeiffer, Mikkelsen, Anders Thomsen i kompletny dzisiaj jak dotąd Kacper Woryna. Co tu się wydarzy? Poszli świetnie z pierwszego Oskar Pfeiffer. Wszyscy wyrzuceni daleko w płot. Mikkelsen chce wrócić jako pierwszy. Thomsen za nim, Woryna jest ostatni, a dzisiaj jeszcze nie widział żużlowca przed sobą. Przed Mikkelsena bez żadnej taryfy, bez żadnego tutaj złudzenia, kto miał być ostrzejszy, mocniejszy i bardziej zdeterminowany. Mikkelsen, zrzutka na tor. Cieszę się, bo tu będzie Speedway. To jest wyścig, w którym jeszcze coś może się wydarzyć między Duńczykami. Z przodu Pfeiffer, jeśli to dowiozą na 5-1, to stal meczu nie przegra. I bądź tu mądry, jeszcze się rozpędza Mikkelsen, chce wrócić Kacper Woryna. Ostatnie okrążenie, ostatni łuk. Jakby musiał troszeczkę przyhamować, trzyma krawężnik. Thomsen leci, Mikkelsen! Jednak Thomsen Gorzów tego meczu nie przegra, ale po jakim wyścigu! Teraz znowu gorzowianie, bardziej Thomsen wykorzystał ten krawężnik, wcisnął się tutaj Mikkelsenowi przed nos. No i później mimo dobrej jazdy właśnie Mikkelsena po zewnętrznej, ten krawężnik nadal jest szybki. Zawodnicy z Gorzowa dobrze to rozczytali. Tutaj widzimy jeszcze gorzowianie wychodzą na 5-1. Tutaj wjechał przed nos Mikkelsenowi Thomsen. No i później już tylko mądra, dobra postawa właśnie Thomsena przez cztery okrążenia. Naprawdę jechał bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Anotuje 8 kolejnych spotkań z dwucyfrówką. Musiałby wygrać albo być drugi, żeby to podtrzymać. Pfeiffer, Woryna, Thomsen. Kto najlepiej? Ano najlepiej dwaj częstochowianie. I to częstochowianie zdecydowanie. Madsen i Woryna. Trochę ciszej, mocno ciszej na Jancarzu. Jak nieszczęśliwie. Wyścig na pewno będzie przerwany. Kacper Woryna upadł na tor. No bardzo nieładnie to wyglądało, no ta polewaczka, znowu widzieliśmy, że dosyć sporo wody poleciało z tej polewaczki. A tutaj widzimy właśnie, wskazują i wszyscy wiemy, że najważniejsze jest zdrowie. Spokojnie w krawężnik wchodzi, tutaj widzimy właśnie Woryna, obróciło go po prostu na wodzie. Pięknego zrobił fikołka, ale miejmy nadzieję, że taki upadek na typowo na złamanie obojczyka. Nie, oby nie. Jest Kacper Woryna na naszych ekranach. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Jakie świetne ujęcie, jak mocno kontruje ten motocykl. Przepraszam, że tobie przerwałem, ale no technik świetny. Zdjęcia będą efektowne. Tak, ale to jest świetny technik, Kacper. To jest zawodnik, który kapitalnie umie panować nad motocyklem. No i takie rzeczy przez przypadek się nie zdarzają. No i pytanie, czy będzie się szykował do 15, bo przecież tam także jest nominowany Madsen. Pfeiffer, trzecie pole puste z czwartego. Anders Thomsen, Duńczycy na placu. Ole, spacyfikowany Madsen przez Pfeiffera. I czy jeszcze będzie w stanie nawiązać walkę? Nie, zaraz do niego jeszcze podjedzie i wyprzedzi Anders Thomsen, przyklejony do krawężnika. Madsen zamknięty i po raz drugi dostaje pstryczka w nos od Pfeiffera, lider drużyny częstochowskich Lwów, a już chyba poradził sobie z nim także na dobre. Anders Thomsen na podwójnym prowadzeniu stalu. Najpierw
chyba niezamierzony był ten podjazd i atak, a później już poszło na dobre i na noże, a z tego wychodzi jeszcze udana akcja. Madsen, Thompson, jak tu jest interesująco. Pfeiffer z przodu zerknął, a teraz Thompson pod Madsena i cieszą się gospodarze, kibice gospodarzy! W złą godzinę to powiedziałem, a chciałem jeszcze dodać, że się cieszy Michał Mitrut, bo udowadnia Mirkowi Jabłońskiemu, że tu mogą być wyścigi. Ależ miał przedziwny przebieg, bieg 14. Wygrywa Oskar Pfeiffer, drugi Leon Madsen. No i teraz czekamy, musi dolecieć do mety w odpowiednim oczywiście czasie. Myślisz, także, że będzie to robił? Tak. Ja myślę, że 30 ileś stopni, tak? Mecz rozstrzygnięty, ale jak się przed chwilą powiedziało, że zostaje się w stali na kolejne lata, no to trzeba ten charakter stalowy potwierdzić. Dokładnie. Anders Thompson przy owacjach na stojąco zmierza po punkt tuż przy krawężniku, obrał ścieżkę przy kredzie. Pytanie, jak będzie z wyjścia w tej sytuacji? No zobaczymy tutaj ten jeden punkcik. Na pewno pozwoli mu tutaj troszeczkę kondycyjnie podreperować się. Ale to jest drogi punkt. To jest drogi punkt. I pozostał przy krawężniku także na wyjściu. Chyba nikt tak blisko kredy drugiego łuku w Gorzowie już od dawna nie pokonał. Anders Thompson! 4-2 dla drużyny z Gorzowa. Tutaj mamy jeszcze świetny start Pfeiffera. Założył od razu Leona Madsena i Pfeiffer jechał po krawężniku i pilnował tego krawężnika. Po zewnętrznej napędzał się cały czas tutaj właśnie Anders Thompson, który bez problemu poradził sobie właśnie z wyjadącym w kasku żółtym Leonem Madsenem. Tutaj fajnie przytrzymywał przy krawężniku. Ale właśnie tutaj Madsen jednak pojechał bliżej krawężnika niż Thompson przeszedł. Żartując, to jest ta sytuacja. Dokładnie, to jest ta sytuacja, gdzie Pfeiffer troszeczkę wyszedł od krawężnika i tutaj widzimy, tutaj, o właśnie, w tym momencie pociągnęło trochę Thompsona, Pfeiffer przycinał do krawężnika i tutaj delikatnie zahaczył o tylne koło Pfeiffera. Ale mecz komentowali dla Państwa, wygraną Stali Gorzów z włókniarzem Częstochowa. Komentowali Tomasz Bajerski i Tomasz Dryła. Dziękujemy bardzo serdecznie.